Państwa z naszego popołudniowego spotkania z drugiego dnia igrzysk. Dzisiaj grają również Słowacja oraz Włosi. I pierwszy mecz grupy D. Tak jest. No i czego oczekujesz po tym spotkaniu? No, jeżeli o nie chodzi, to tak patrząc statystyki, chyba jednak Słowacy mają większe szanse. Ale już pamiętajmy, że była jedna niespodzianka, więc to wszystko może być... Wszystko może się zdarzyć. Tak jest. Przewaga na papierze nie równa. Nie skreślajmy Włochów, bo mogą pokazać jakąś... Tak. Swoją siłę. Tak, a więc nasze sobotnie spotkanie tak właśnie wygląda. Mario Bliźniak, reprezentacji. A tutaj Giovanni Morini. No może jeszcze na szybko, zanim mecz się zacznie, jeszcze rozpiska na dwa jutrzejsze mecze. Jutro czeka nas mecze USA-Finlandia w nocy. Natomiast po południu, można powiedzieć, nasza lokalny wielki mecz, a więc Polska-Kanada. A więc jakie można do obiadku ładnie poglądać wyczyny naszych polskich hokeistów. Tak jest. Jeżeli nikt się nie załamie, oczywiście. Oczywiście. Na razie tutaj inicjatywa Słowaków na początku, ale tutaj Włosi też nie są dłużni. Tak, nie odpuszczają bynajmniej. Pokazują, że nie będą odpuszczać i tutaj Bernal zamraża krążek. Swoją tylną częścią ciała, jeżeli dobrze zaobserwowałem. Takie. Wygrane wznowienie przez Włochów. I co tutaj zrobią? Ale podanie złe, chociaż Słoweńcy też Słowacy się też nie popisali. No tak, nasi połowami sąsiedzi. Już. No i kara na reprezentacji Słowacji. Tak jest. Ukarany Peter Czereśniak. Tak jest. A on tam odwalił. No, dość zdecydowane uderzenie, więc kara, no jednak zasłużona. Tak jest. No i właśnie mają pierwszą okazję na strzelenia gola w przewadze, chociaż wznowienia nie wygrywają i... Muszą odzyskać krążek, jeżeli chcą strzelić. Jest Frigo! Ole, strzał mocny. I tutaj... Mocny, aczkolwiek niecelny. Nieprecyzyjny. Hopper. Włosi mają szansę. Hopper. Bernard. No i kolejna kara dla reprezentacji Słowacji, więc... No i Słowacy, a trzy, pięciu na Joran Mikus. Fatalna sytuacja dla Słowaków. 5-3. Jak teraz Węgrzy, znaczy przepraszam, jeżeli teraz Włosi nie trafią bramki, to powiedziałbym, że to będzie spore rozczarowanie. Zobaczymy. 5-3, zobaczymy. No, wznowienie wygrywają, no ale niestety nawet nie oddali najdzie strzału, więc... Ale tutaj... Nieoddane podanie. Słowacy oddali krążek za darmo. No, ale jedna bramka nie wpadła, przynajmniej na razie. Oddalenie... No niestety ta akcja nie wyszła, tak jakby chcieli jeszcze utrata krążka i... Słowacy próbują stworzyć jakąś akcję, ale nie wyszło. No, no ciężko jest stworzyć taką akcję trzema zawodnikami. Jeszcze zaraz mieli szansę dzięki icingowi, a więc uwolnieniu. No i jesteśmy w wersji obronnej reprezentacji Włoch. No i Słowacy wygrywają wznowienie, mają szansę, ale broni to Berna, Frigo, do Moriniego. Za chwilę przyjdzie czwarty zawodnik słowacki. Tak jest, więc pierwsza przewaga Włochu niewykorzystana. Tak jest. Zobaczymy, czy przynajmniej druga zostanie wykorzystana. Boję się, że może też nie być wykorzystana. Ale teraz obrona zdoła zrobić swoją robotę. Bernard. Znowu zablokowany. No i druga przewaga też niestety niewykorzystana. No i te podania też takie jakieś nie kleją się. Ani jednym, ani drugim. Tak jest. I tutaj podanie dobre, ale niestety... No, zamieszanie przy bramce. Czyżby Włosi mieli swoją szansę? Jednak na razie nie specjalnie. I mamy pojedynek. Tak jak poprzedni mecz się obrócił bez bijatek, tak teraz już nadeszły.
Nie zdążyli, a więc mamy remis, jeżeli chodzi o fighting. Tak jest. Stefano Marchetti. Tej, odesłany do szatni. Tak. I samo zawodnik reprezentacji Słowacji. No i Słowacja wygrywa wznowienie. I Włosi przed szansą, ale broni to bramka. Teraz Włosi w ataku, ale nie mogą trafić. Obrona słowacka też na szczęście dla nich wykonuje solidną pracę, ale nie ma bramki dla Słowaków. O i teraz tutaj dziura ustawiona przez Słowaków, ale nie wykonuje. Bramkarz jest skutecznie wydajny. I teraz druga szansa dla Włochów, ale ponownie nie wykorzystana. Tak jest. No i teraz drugą stronę zmiany w reprezentacji Włoch. Ale jest Tomasz Krunka. 1-0 dla reprezentacji Słowacji. Franka bez szans w tej sytuacji. Tak. Jeżeli chodzi o drugie spotkanie w grupie, no to będzie Słowenia-Szwajcaria. Tak jest. No i w ten sposób zakończy się jakby... No nie pierwsza kolejka, jakby to nazwać. Pierwsze spotkania z danych grup. I była szansa na drugą bramkę dla Słowaków, ale włoski bramkarz zdziałał swoje. I mamy spalony. Pierwsza tercja powoli dobiega końca. Tak jest. Właśnie mieli szansę strzelić gola w przewadze, ale niestety obydwu przewag nie wykorzystali. Na razie mają też problem z umieszczeniem krążka w bramce przeciwnika. No i teraz tutaj pięknie. No ale podanie fatalne. Niestety... Na szczęście czas zadziałał na korzyść Włochów. Dzięki tak. Czemu po pierwszej tercji mamy 1-0 dla reprezentacji Słowacji. Jakby to powiedzieć, spotkanie wyrównane. No niestety trochę więcej szczęścia mieli Słowacy, którzy strzeli gola. Tak jest, tak to jest. Mamy nadzieję, że w drugiej tercji może to się odwrócić na ich niekolu. No w strzałach 8-5, tak trochę mało postrzelali zawodnicy. Tak jest. W face-offach porówno po 4. Więc... Więc może... Dwa czas za to. Może druga tercja bardziej... Sprzyja Włochom. Albo bardziej... Wznowienia wygrali Słowacy. Słowacy. No chociaż te podania też takie, no właśnie. Spalili je. Włosi wygrali wznowienie, mają szansę na bramkę. Ale jest jednak bramkarz zrobił robotę, ale teraz tutaj błąd, taki jajsny. No niedobra wiadomość dla Słowaków, dla Włochów szansa na wyrównanie. No, może się udać, a może się nie udać. No Włosi wygrali wznowienie. Rarkin! Niestety nie, na gola. Ale Morini! No ale... Jaki fart. Na razie teraz reprezentacji Słowacji. No i zamrożenie. Ale trzeba przyznać, że i tak Słowacy ładnie się wybronili z tej opresji. Bo jednak tak Włosi mieli teraz dość dużą inicjatywę w strzelaniu. Wszystko dzięki bramkarzowi, tak. Który ochroni ich od straty bramki. Po rozczarowujących akcjach węgierskich bramkarzy miło się patrzy na słowacką obronę. Tak jest. Oj, była szansa, ale nieudana. I tutaj no. Bramkarz. Obydwaj bramkarze robią co do nich należy. No i tylko na razie cały czas Włosi mają pecha, że nie mogą przyjąć tego gola, który dałby im wyrównanie w tym spotkaniu. Tak jest.
No, na razie albo wszystko leci obok bramki, albo w bramkarza. Jest dopiero gol! Teraz Diego Kostner. Tak jest. I Włosi doprowadzają do remisu. Jeszcze też musiał trochę potrwać. No i... mamy remis. I mecz się wyrównuje. No, i kara ale niestety... No cóż, jeżeli Słowacy byli w stanie w trójkę wybronić w pięciu głowów, to ja myślę, że Włosi też sobie raczej spokojnie poradzą czterema Słowakami. A przepraszam, pomyłka, odwrotnie. Słowakami. Hofer. Niestety spalili tą akcję. No i wygrane wznowienie przez reprezentację Włoch. Ale tutaj bramkarz niebezpiecznie wysoko wychodzi. I teraz Włosi próbowali stworzyć jakąś akcję, ale no niestety nic nie wyszło, ale Bernat, ale przyblokowany. Chociaż kompletnie zamieszane. Zamieszanie tutaj w środku pola. Znowu ten bramkarz Słowacji Kudarzyk wychodzi strasznie wysoko i uwolnienie. To dwa elementy na przełamanie reprezentacji. Tak jest. No, ale niestety znowu nie wygrywają Słowacy. Na nieszczęście Włochów. Tak jest. Jest bramka, no jest bramka. No niestety, no nie utrzymali do końca tej przewagi. Nie wytrzymali. No i mamy 2 do 1 w tym momencie, ale to jest wciąż, nawet jest jeszcze półmetek, gdyż jeszcze wiele się może wydarzyć, tak jak tam teraz. Janosi tutaj broni, proszę. Nieudane podanie i już chyba trzeci raz uwolnienie. No słowacka bramka z pewnością dzisiaj nie może czuć się bezpiecznie, ale na szczęście mają bardzo dobrego strażnika. Nie. I była próba strzelenia bramki, ale włoska obrona zrobiła co jej należy, teraz z kolei nieudany strzał. No i goli. Teraz czy Włosi zdołają to wykorzystać? Nie zdołali. Nie. Kudaczek ponownie robi co do niego należy. No i czwarte uwolnienie z rzędu. No i znowu broni. No Słowacy się trochę zapędzili. Nie. Była szansa, ale bramkarz zrobił swoje. Jest! Markowica wyrównuje. Trzeba przyznać spotkanie jak na razie dość wyrównane. Tak nie. Bardzo prosta bramka. Tak jest. Wykorzystał nieuwagę obrony słowackiej. Udało mu się strzelić gola. Tak. Morini! Nie broni. Tutaj też takie podanie na dwa razy. Chociaż udało im się to z tego wybronić. Broni bramkę! I jedna wpada bramka! Mariusz Krawecki wbija drugą bramkę w tym meczu. Ale trzeba przyznać, że to bramka trochę. Tak, bramka, można powiedzieć, zasystował tą bramkę. No myślę, że bramka może być na siebie wściekły. No i za długo
Włosi nie cieszyli się z remisu. Oj, 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 to chyba nie było spodziewane. Tak jest? Życie, wygrane wznowienie Słowaków. Będzie kara dla Słowacji. A więc no, tak jakby karę za przyjęcie prowadzenia. Któż tą karę otrzymał? Michał Mielski. Zobaczmy. No, to była gra z ostatnim kijem. Tak, to jest prawda. No i właśnie przed szansą na strzelenie gola. Zwłaszcza, że wygrali wznowienie. Ale niestety zamiast bramkę strzelają w obrońcę reprezentacji Słowacji. No i to... było o włos od bramki, ale tym razem obrońcy zdołali uratować sytuację. Koniec. No i nie dało się zdobyć Słowaka bramki, ale i tak wyszli na prowadzenie. Przecież było 1-0 po pierwszej tercji dla Włochów, a teraz Słowacy wyszli na 3-0. Dla Słowaków było 1-0. A, faktycznie. Włosi później strzeli bramkę. Tak jest. No ale, ale Włosi są blisko, po prostu tak. Przy tej ostatniej bramce zabrakło trochę szczęścia. Tak, zwłaszcza na bramkarzem bo miał miejsce. No w strzałach więcej mają Włosi. Tak jest. Znowin też wygrali więcej Włosi i Hitów też mają więcej Włosi. Tak. Po prostu można powiedzieć, że Włosi dłużej mieli ogólnie okazję do skupności, za to Słowacy lepiej byli w stanie wykorzystać czas, jaki dostawali. Tak jest. No i zobaczymy. Co będzie przy okazji tej tercji? No to chyba będzie najbardziej ekscytujący mecz pierwszej, może nie kolejki, ale pierwszych meczy. Jest. No myślę, że do tego raczej nie ma wielkich wątpliwości. Kandela! Kandela! Oh, duże zamieszanie przy bramce. Nie. Nie ma bramki. Trochę nie wyszło to uderzenie, nie mogło się udać. Nie. Było blisko bardzo. Jeszcze dodatkowo teraz Włosi mają szansę na kontrę, aczkolwiek nie wykorzystano. A teraz włoska obrona znów prawidłowo. No bardzo i niestety kolejna przewaga nie wykorzystana przez Włochów. Tak. No nie i znowu Kudaczyk broni. Ofe tutaj. Aż spalony. Mało miejsca. Próbują Włosi wyjść z akcją. Teraz może da im remis. Ofe! Ale nie udało się. Bardzo nad bramką. No ten to też. Znowu tutaj. Już wkurzeni zawodnicy Słowacy. Słowacy za to, co się dzieje, co robią reprezentacja Włoch. Już są na bitkę z nimi, ale Włosi nie chcą. Tak, cały czas odmawiają. Mają ważniejsze rzeczy do roboty niż bijatyki. Tak, to odrobić jedną bramkową stratę. Teraz nawet dwóch bramkową stratę. Tomasz Matuszek. Chwila zagapienia się włoskiej obrony. Tak jest. No niestety na bramkarzu nie mógł nic zrobić. Znaczy, jakby się postarał to mógł, ale bądźmy szczerzy, że tutaj bramkarz nie był największy winowajcą tej bramki. No to teraz Włosi są jeszcze większej opresji, ale teraz błąd w włoskiej prezentacji. Nie, krążek nie został przejęty. Włosi mają szansę odwetować, choć na razie nieskutecznie. No, ze starego kąta chciał trafić, ale nie udało się. Na razie nic nie, bo nie chce nic wpaść do bramki reprezentacji Słowacji. O. Te błąd w prowadzeniu. Więc są błędy po obu reprezentacjach, jak w tym momencie. No, niestety, no i cały czas ten bramkarz. Słowacji ratuje. Wiem, czy będzie uwolnienie, będzie uwolnienie. Tak jest, już piąty raz w tym meczu. No, czy Włochów jeszcze, czy Włosi są w stanie jeszcze strzelić te dwie bramki i zobaczymy. Myślę, że jedną trafią na pewno, a czy zdołają trafić dwie? No to już myślę, że to będzie chyba jednak
Może przy odrobinie szczęścia to dadzą radę. Ale ja sądzę, że przynajmniej Włosi jeszcze raz bramkę strzelał na 100%. No widać teraz Słowacy byli bardzo blisko do wyjścia piątej bramki, aczkolwiek póki co nieskutecznie, ale niestety poprzeczka. Poprzeczka ratuje. Jak nie bramkarz, to poprzeczka. Tak. Jeszcze kara reprezentacji Włoch. Tak. Rafael Andergassen, wysoki kij. No zdecydowanie, tylko wydaje mi się, no trochę moim zdaniem trudno powiedzieć, że faktycznie ta kara powinna być, ale cóż, dobra, ale Włosi niestety grają w osłabieniu, ale doświadczenie tych spotkań wynika, że właśnie osłabienie z reguły pomaga, co zwłaszcza Francuzi pokazali w poprzednim meczu. Tak jest. I była znów szansa dla Słowaków, ale nie było, nie miał kto pomóc wychodzącego, no i bramkarz zdołał wybronić. 4 minuty do końca meczu. Na razie wynik pozostaje ten sam, czyli 4-2 dla Słowacji. Teraz teoretycznie Słowakom wystarczy po prostu obrona swojej przewagi. Tak jest. Ale też nie ono się specjalnie podać, bo to nie jest duża przewaga. No było teraz bardzo blisko, ale nie do końca teraz właśnie zdołali trafić do bramki. Jeszcze zmęczeni zawodnicy włoscy nie mają siły już biegać, ale zdecydowanie. No ale znowu ten ranka reprezentacji Słowacji broni wszystkie strzały, albo kurde puszeczkę waną, albo wszystkie. Tak. No trzeba przyznać, że Włosi choć mają przewagę, jeżeli chodzi o czas spędzony z krążkiem, o tyle niestety nie są w stanie go wykorzystać. Albo mają po prostu przysłowiowego pecha. No jest to bardzo możliwe. Teraz jeszcze przegrane wznowienie. Czy Włosi jeszcze strzelą przynajmniej jedną bramkę? No. Jeżeli teraz zdołają dobrze zagrać akcję, to mogą to zrobić, ale jednak Słowacy zdołali to udaremnić, przynajmniej na chwilę. Jadą Włosi, jedziemy w drugą stronę, reprezentacja Włoch. No i znowu ten bramkarz. Jest! Markus Gander. No ale 20 sekund. Czy będzie cud i będzie dogrywka? 20 sekund może być ciężko. Jest właśnie, jeżeli wygrają wznowienie i będą mieli szczęście, to dadzą radę, ale mówię, to muszą po prostu mieć szczęście. I wygrać wznowienie. Co zresztą zrobili? Nie wygrali, ale ci strzelą? No, na razie się nie zapowiada, zwłaszcza, że to Słowacy teraz trochę wyprowadzili akcję. No właśnie muszą grać teraz bardzo agresywnie, jeżeli chcą się. I czy się uda? No, nie! Nie udało się! A więc niestety Słowacy wygrywają 4-3, ale nie ma co. Najbardziej ekscytujące spotkanie z pierwszych spotkań grup. No trzeba tu na nie przyznać, że nasze sobotnie popołudnie było bardzo udane dla nas. Zobaczmy na najlepszą piątkę tego meczu. Juraj Mikus, 2 asysty. Juliusz Kudaczek. A więc obrona 93 strzały obronione, a najlepszym zawodnikiem Władimir Rowecki, 2 bramki. Zgadza się. Także nasze sobotnie spotkanie dobiega końca. Jeżeli chodzi o niedzielne spotkanie nocne, będzie przed naszym wielkim meczem będzie jeszcze grała reprezentacja USA z Finlandią. No więc dziękujemy za te pierwsze 2 dni spotkań. Mam nadzieję, że kolejne spotkania będą równie ekscytujące jak to dzisiejsze. Oglądajcie, do zobaczenia. Dobranoc.